Witam wszystkich, ja jestem Mutu, a dzisiaj przetestujemy sobie polędwiczki z kurczaka panierowane z Biedronki, bo tam jedna fanka do mnie pisała: Mutu, przetestuj te polędwiczki z Biedronki, one są zajebiste, sam zobaczysz. No to testuję i tutaj się je robi, jak widzimy, na patelni przez 5-10 minut w piekarniku w temperaturze 200 stopni przez 10-15 minut lub nie wiem co to jest, w garnku przez 3-4 minuty, nie wiem co jest to ostatnie. I tutaj pisze, wystarczy dodać dobre dodatki, pyszne danie gotowe. Ja sobie sam spróbuję, tylko jakiś sos sobie wezmę, nie wiem, ketchup, bo nie mam innego. Nie wiem, musztardę, tutaj widzimy ketchup. Z ketchupem to powinno być dobre. Ogólnie fajnie wyglądają, jak tutaj widzicie, fajnie się prezentują. Z tyłu, co tutaj pisze? Produkt garmażeriny drobiowy, smażony, pieczony, pikantny. O, średnia pikantność, 2 stopnie, a lubię takie średnio pikantne, tak akurat, nie za ostre. I tutaj jest 83% polędwicy z kurczaka, ale jest nawet sporo. Nie ma tutaj jakiegoś syfu dużego. I tego jest 400 gram. Tutaj możecie sobie zobaczyć resztę składników, ja wam będę czytał. No i co, ja to będę robił w piekarniku przez około tam 10-15 minut. Widzimy, tak prezentują się polędwiczki na patelni. Fajna panierka. Tych kawałków jest około 7, jak widać. No i wkładam do piekarnika. Nasze polędwiczki już chyba dochodzą, a więc wyjmujemy. Nasze polędwiczki już są gotowe, tak wyglądają. Jest ich nawet sporo, jak widzimy, pełny talerz i fajny, mają taki zapach. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o cenie. Cena to 10 zł, a teraz na promocji są 7,50, więc także spoko, bo na przykład w KFC za kubełek byście zapłacili dwa razy tyle za taką porcję, a więc cena ok. I zaraz zobaczymy tą panierkę, czy jest w ogóle dobra. Jak widzimy, tutaj z bliska nie ma żadnych żadnych włosków ani nic, także czyste mięsko, dobrze przygotowane, fajny zapach, tak jak mówiłem, takiego kurczaka. No i dobra, próbujemy. Może widać, co mamy. O, widzimy miękkie mięsko. W środku wygląda tak, bielutkie. Sam raz takie danie na śniadanie. I teraz jest 8:00, 9:00, no to nie wiem, czy jest nie za wcześnie takie pikantnie jeść, ale dobra, spróbujemy. Maczamy sobie z jakimś sosiku, możecie sobie zrobić. Ja sobie ketchup wziąłem. No i dobra, spróbujemy. No, powiem wam. Zajebiste. Takie fajne, pikantne. I do tego chrupiąca ta panierka. Może nie jest tak taka dobra jak w KFC, jak macie. Bo to jest taka bardziej jakby mąkę było czuć. Ale tak, tam, czuć, że chrupie. Takie fajna pikantność i miękkie mięsko, jeszcze raz. Naprawdę zajebiste. Dobrze, że kazaliście mi to przetestować, to teraz to będę kupował. Naprawdę zajebiste. Poezja, jakbym miał ocenić, to śmiało mogę dać 9 na 10, cena, jakość. Zajebiste, bo są najlepsze z tych wszystkich z produktów z Biedronki, tych chłodzonych z mięsa. Chyba te są najlepsze, ale nie wiem, czy testuję jeszcze jakieś może.
Znaczy tam testowałem już niektóre, ale nie nagrywałem. Nagrałem, ale naprawdę zajebiste. Także ja je szczerze polecam. Fajnie pikantne, chrupiące. Jak się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!